przyszliśmy do najsłynniejszej restauracji Magdy Gessler u Fukiera zjeść schabowego. Jest on ogromnych rozmiarów, kosztuje też niemało i jestem naprawdę ciekawy, jak on smakuje. Przy okazji spróbujemy też innych dań z tej restauracji. Oczywiście przedstawię wam też cenę tej przyjemności. Ja mam na imię Maciej i zapraszam do oglądania. Jesteśmy na rynku Starego Miasta w Warszawie, za mną restauracja u Fukiera. Byliśmy w niej 3 lata temu, prawie 3 lata temu. Po raz pierwszy, nie po raz ostatni, bo byliśmy jeszcze później na lunchu. No i te 3 lata temu nam się tutaj naprawdę podobało. Zjedliśmy smacznie, zjedliśmy do syta. No i wtedy właśnie zwróciłem uwagę na to, że w menu jest kotlet schabowy. Wtedy kosztował nieco ponad 60 zł i uznałem, że jest to najdroższy kotlet schabowy dostępny w restauracjach w Warszawie. Dzisiaj jest już trochę droższy. Myślę, że wciąż można przyznać mu to miano, także pójdziemy sprawdzić, jak on smakuje, ale oczywiście zjemy też więcej dań. Nie możemy na samym schabowym poprzestać. Warunek jest jednak taki, że nie powtórzymy dań sprzed 3 lat. Spróbujemy czegoś nowego. Powiedziałem przed wejściem tutaj, że nie powtórzymy zamówienia sprzed 3 lat, ale powtarzamy jedną rzecz. Jest to grzane wino. Zaczyna się sezon na grzańca, także spróbujemy. Pamiętam, że on był tutaj smaczny, acz drogi. W tym filmie sprzed 3 lat opowiedziałem troszkę o tym miejscu. Mówiłem o historii tej kamienicy, tej restauracji, że to nie jest tylko i wyłącznie to, że Magda Gessler jest właścicielką tej restauracji, że filmuje ją swoim nazwiskiem, ale jednak stoi za tym miejscem troszkę dłuższa historia, tak troszkę, naprawdę dużo dłuższa historia, także nie będę jej powtarzał dzisiaj. Jeśli nie znacie jej, jeśli nie widzieliście poprzedniego filmu, no to odsyłam do niego, zobaczcie go koniecznie, bo tam właśnie o tym takim backgroundzie tego miejsca opowiedziałem więcej. W ramach czekadełka dostaliśmy chleb ze smalcem, wojski, bardzo smaczny smalec, już dosolony, do tego ogóreczki kiszone, no i naprawdę dobre pieczywo. Zjadłem tylko jedną kromkę, bo usłyszałem już przy zamawianiu schabowego, że ten kotlet ma być naprawdę pokaźnych rozmiarów, także oszczędzam się przed tym daniem głównym, nie będę dojadał do końca, żeby dojeść do końca schabowego. No i grzane wino też naprawdę bardzo smaczne, takie właśnie zapamiętałem. W ramach przystawki zamówiliśmy żurek i tatara. Zacznę od tatara, bo z nim się wiąże ciekawa rzecz. Tak jak w niektórych miejscach tatar jest ciekawy przy gościu, tak tutaj do tatara ubijane jest masło na oczach gości. Ponoć nie dzieje się to zawsze, ponoć raczej jak jest mniej gości w restauracji. Dzisiaj nie ma pełnej knajpy, jest poniedziałek wieczór, także chyba najmniej oblegany dzień w ciągu tygodnia. Ale pani normalnie przy nas ubiła masło. Pierwszy raz ktoś przy mnie masło ubijał. To fajne doświadczenie. Trwało to chwilę, ale myślę, że to jest taki fajny bajer. Szkoda, że nie jest zawsze. Już to nam pani kelnerka zastrzegła, ale może uda nam się na coś takiego trafić. Sam tatar zaś na bogatości. Zresztą tak jest opisany w karcie. Dobra wołowina, której samej w sobie jest dużo. Żółtko jaja. No i do tego dużo klasycznych dodatków. Ogórek, cebula, grzybki, trochę musztardy, trochę ostrej papryki. Jest także sardela. Wszystko można wymieszać wedle uznania i smakuje on naprawdę bardzo dobrze. Klasyczny tatar, jaki lubię. Z tą kromką chleba z masłem wjeżdża naprawdę genialnie. Jeśli szukacie takiego porządnego tatara w klasycznym wydaniu, to myślę, że warto tutaj na niego przyjść. A żurek też jest, można powiedzieć, taki klasyczny. W środku wszystkie możliwe żurkowe dodatki, czyli jest biała kiełbasa, jest jajo gotowane, no i jest takie pire ze skwarkami. Ta wywar jest na bazie nie tylko zakwasu, ale też prawdziwków, także jest ten taki grzybowy posmak. Nie jest to jakiś bardzo kwaśny żurek, taki wykręcający twarz. Nie jest jakoś mocno krzanowy, bardziej jest właśnie prawdziwkowy. Ten posmak grzybów jest naprawdę tutaj wyraźny, ale jest to naprawdę bardzo smaczny, klasyczny żurek na grzybach. Myślę, że jeśli jesteście wielbicielami tej zupy, no to też musicie ją tutaj zamówić. Większe wrażenie na mnie zrobił chyba tatar z tych dwóch przystawek. Niemniej wydaje mi się, że taki żurek też jest warty polecenia. W tym żurku jest jeszcze jedna taka fajna rzecz, która nie jest zawsze, czyli skwarki z pire. Te skwarki są dość tłuste, ale też takie chrupiące. Mi się kojarzą ze skwarkami, które moja babcia czasem robiła do pierogów pruskich. Zawsze je bardzo lubiłem. Takie chrupnięcie słoninki. Coś przepięknego. Im więcej mówię o tym żurku, tym bardziej chyba mi się on podoba. Mówiłem o tym, że masełko było przy nas ubijane, ale nie powiedziałem, że to jest naprawdę bardzo smaczne masełko. Miałem się oszczędzać, miałem nie zapychać się chlebem, a już drugą kromkę wcina. Zjadłem cały żurek, zjadłem trochę tatara. Czeka na mnie jeszcze kotlet schabowy, przed którym tutaj obsługa ostrzega, że jest taki wielki. Zobaczymy. Niektóre dania u Fukiera można wziąć też w takiej wersji na wynos w słoiku. To się pojawiło w pandemii, zresztą robiliśmy o tym film w 2021 roku bodajże, jakoś na początku. Wtedy to
było wymyślone typowo z powodu lockdownu, ale te słoiki zostały i dalej można je zamawiać, czy tutaj odbierać osobiście. To są głównie zupy, jakieś takie dania, które można schować do słoika. Z tego co pamiętam, to było naprawdę smaczne. Wiadomo, były lepsze i gorsze rzeczy, ale generalnie raczej na plus to oceniliśmy. Swoje kosztowało. Zresztą jak tutaj wszystko, także mam nadzieję, że nie możecie się doczekać, aż na koniec filmu wam przedstawię ceny i w ogóle porównam je jeszcze z cenami przed 3 lat, żeby było ciekawiej. Dostaliśmy nasze dania główne. Jest risotto borowikowe, no i jest ten schabowy podany z ziemniaczkami oraz zasmażaną kapustą. Na widok tego schabowego i dodatków najadłem się już. Po prostu patrząc na to, ogromna porcja. Widać na pierwszy rzut oka, ale zaraz się z nią zmierzymy. Zanim powiem o schabowym, parę słów o risotto. Tutaj można powiedzieć, istnieje coś takiego jak risotto dnia. Zmienia się po prostu dość często. Nawet dzisiaj były 2 do wyboru. Jednodniowe, a drugie takie grzybowe, borowikowe. I właśnie to borowikowe zamówiła Sonia. Jest to naprawdę świetnie przygotowane risotto o mocno borowikowym smaku. Czuć też wyraźnie parmezan. Jest tutaj dużo tego sera, dużo takiego słonego, serowego smaku wyczuwam. Nie jestem jakimś wielkim fanem borowików. Nie jestem osobą, która lubi jeść dużo grzybów. A mimo to, to risotto naprawdę bardzo mi smakuje. Także śmiało mogę wam je polecić. Aczkolwiek, no nie ukrywam, jakbym miał wrócić na którejś z tych dań głównych, to wróciłbym na schaboszczaka. Schabowego zjadłem tyle, co widzicie do tej pory. I chyba resztę pakuję do domu, bo jest to naprawdę kolosalny kotlet. A jeszcze zjedliśmy przecież przystawki, jedliśmy te czekadełka. Dużo przyjętych kalorii. Oj, dużo. Sam schabowy jest dość gruby też. On jest nie tylko rozlazły, rozłożysty, ale także dość gruby. Jest przy tym soczysty, tłuściutki, smażony chyba na smalcu. A taki smażony na smalcu jest właśnie najlepszy. Także jest to kawał porządnego, dość klasycznego kotleta schabowego, bez zbędnych udziwnień, bez zbędnych dodatków. Po prostu trochę soli, trochę pieprzu, tradycyjny polski kotlet schabowy. No i do tego proste dodatki, ziemniaczki gotowane, zasmażona kapusta też wyborna. Także myślę, że będziecie z takiego schabowego zadowoleni, przynajmniej abstrahując od ceny. Ale o tej cenie zaraz. Kończymy dzisiejszy posiłek serniczkiem. Mimo tego, że zabieramy risotto i schabowego do domu, no to stwierdziłem, że deser musi być. 3 lata temu jedliśmy zupę nic i jedliśmy jakiś tort, z tego co pamiętam. Ale w końcu trzeba spróbować sernika od Magdy Gessler. Jest to taki tradycyjny sernik, twarogowy. Nie jest ani trochę kremowy, jak widać rozpada się pod naciskiem widelca. Bardzo słodki, z rodzynkami, z lukrem, z malinami i borówkami amerykańskimi. Całkiem spoko, może być, ale drugi raz bym go nie zamówił, drugi raz bym na akurat to danie nie przyszedł. Ze wszystkich dzisiejszych dań sernik akurat najsłabszy. Nie jest to sernik w moim stylu, ja wolę serniki bardziej kremowe zdecydowanie. Także nie do końca jestem zadowolony, ale na jakieś głębsze podsumowania jeszcze przyjdzie czas. No i już wyszliśmy, ja witam się z wami dopiero teraz. Właściwie zamówiliśmy wspólnie ten tatar. Tatar był bardzo dobry. No i Maciek w czasie nagrywania już wam powiedział, że bardziej smakował mu tatar niż żurek. W sensie, że bardziej ten tatar zrobił na nim wrażenie. A ja muszę chyba powiedzieć, że mnie właśnie ten żur tak zaskoczył pozytywnie. Był też właśnie mocno grzybowy, może dlatego, bo jak wiecie, ja grzyby bardzo lubię, nieraz o tym mówię. Rzeczywiście on przez to był taki bardziej właśnie oryginalny, tak mi się wydaje. Spodziewałam się takiego klasycznego żuru, a on jednak miał trochę taki właśnie fajny twist. Poza tym ja zamówiłam sobie risotto borowikowe, risotto grzybowe. Ja jestem prostym człowiekiem, widzę risotto z grzybami, to zamawiam. Sama sobie w domu nie zrobię, nie robię i raczej zawsze jak jesteśmy gdzieś tak w takim sezonie i są takie dania z grzybami, to zawsze zamawiam. To risotto było bardzo dobre, tak jak już Maciek powiedział, było właśnie takie słone od tego sera, było bardzo dużo grzybów. Większość tego dania zabieram do domu, bo niestety już po tym tatarze byłam bardzo najedzona. Jeszcze wiecie, to czekadełko, więc to czasem się pytacie, co my robimy. No my mamy torbę i pewnie jeszcze na jutro wieczór, może na kolację, to risotto na przykład sobie dojem. Jest tam super taka właśnie przytulna atmosfera. To jest rewelacyjne miejsce, już widzę po znajomych też często, że kogoś tu zabierają na przykład z zagranicy. Jesteśmy przy rynku Starego Miasta, więc już w ogóle rewelacja. Jak byliśmy tu wtedy te 3 lata temu, to mi się bardzo podobało. Później mi się nie podobało, jak byliśmy tutaj na lunchu. Ten lunch był całkowicie nieudany. No a teraz muszę przyznać, że bardzo również mi się podobało. Pamiętam, że wychodząc z tej restauracji 3 lata temu powiedziałem, że tak cichutko mówiłem, bo była taka intymna atmosfera. No i dzisiaj takiej intymnej atmosfery nie było. Było raczej właśnie gwarnie w pewnym momencie, już po tym, jak powiedziałem, że dzisiaj nie ma pełnej sali. Pełna sala się zrobiła oczywiście. Czasem narzekacie na to w filmach, że jest za głośno i tak dalej. My nagrywamy dokładnie tym samym mikrofonem co 3 lata temu, w sensie tym samym modelem. Jest to nowy mikrofon, ale to jest ten sam model co przed 3 laty, więc sobie możecie porównać, jak wtedy było w restauracji, jaka panowała atmosfera i jak było głośno, a jak dzisiaj. Myślę, że różnica była spora, ale jeśli chodzi o jedzenie, to znowu
bo było bardzo smacznie. Porcje były duże, jedzenie było takie, no raczej tradycyjne, ale naprawdę bardzo dobrych składników i świetnie wykonane. Trudno mi się do czegoś przyczepić, ten sernik na koniec najmniej mi się podobał, ale to też nie do końca był mój styl sernika, muszę przyznać. Ja nawet jeśli jem taki tradycyjny sernik, nawet z rodzynkami, no to lubię, kiedy jest bardziej kremowy. Czas na to, na co najbardziej czekacie, czyli ceny. Już budowałem takie spore napięcie, jeśli chodzi o te ceny. Zaznaczałem, że u Fukiera jest raczej drogo. Tatar kosztował 62 zł. Sporo. Zazwyczaj się spotykam nawet w takich lepszych, bardziej ekskluzywnych, bardziej wykwintnych restauracjach, że to jest jednak ciut mniej. Chociaż powiedzmy, że spotykałem się już z taką ceną za tatar. Żur 58 zł. Schabowy wraz z dodatkami 86 zł. Na tę cenę chyba najbardziej czekaliście. Tutaj muszę zaznaczyć, że to był ogromny schabowy. Usłyszałem, że to jest pół kilo mięsa plus panierka, plus te dodatki. Także wielkość robi swoje, no ale myślę, że nawet w tej wielkości można dostać schabowego w Warszawie taniej, a przy tym będzie to schabowy podobnej jakości, także no faktycznie jest to chyba najdroższy schabowy w Warszawie. Risotto kosztowało złotówkę mniej, czyli 85 zł. Kawałek sernika był za 41 zł. Także mamy nowego polskiego rekordzista, jeśli chodzi o cenę za kawałek sernika. Poprzedni rekordzista był z Olsztyna i była to cena 35 zł, także mamy przebicie o 6 zł. No i jeden grzaniec za 45 zł. Pamiętam przed 3 laty, wychodząc stąd, podając ceny, właśnie miałem w głowie to, że tutaj grzaniec jest bardzo drogi, a to było dyszkę mniej. No i do tego wszystkiego trzeba doliczyć jeszcze serwis. 42 zł, 10% rachunku. Jest to serwis naliczany z góry, obowiązkowy. Jest o tym informacja w menu na każdej stronie menu. Łącznie wyszło więc 464 zł. I na rachunku, co ciekawe, nie ma wody. Woda była za darmo. A ja mam tutaj ceny sprzed 3 lat, tak dla porównania, żebyście wiedzieli. Są to ceny tych dań, które wtedy zamawialiśmy, porównując do tych, które są obecnie. To menu troszkę się zmienia tutaj. Większość rzeczy jest tutaj od tych 20 kilku lat w karcie, ale są takie dania, które się wymieniają i niektórych dań, które my jedliśmy, teraz nie ma, a też wtedy korzystaliśmy z takiej wkładki świątecznej, wkładki sezonowej, która teraz jeszcze nie jest dostępna, także nie wszystko można porównać. Ale tak jak mówiłem, grzaniec był wtedy po 35 zł, a nie po 45, a za wodę, którą dzisiaj mieliśmy za darmo, zapłaciliśmy wtedy 23 zł. To było 700 ml. To jednak taka uwaga, wtedy to była woda Ostromecko, z tego co pamiętam. Teraz mieliśmy taką wodę w karafce z podaną obok cytryną, także może to nie była woda mineralna, tylko woda z kranu, ale spoko, wolę, kiedy woda jest za darmo, jest to po prostu woda z kranu, niż płacę ponad 20 zł za butelkę wody, nawet nie wiadomo jak dobrej i z nie wiadomo iloma minerałami. Poza tym schabowy, który jedliśmy dzisiaj, kosztował 86 zł, a wtedy w filmie powiedziałem, że kosztuje nieco ponad 60. Nie mam niestety tej ceny sprzed 3 lat, ale podejrzewam, że to było jakoś 62-64 zł, nie więcej. No i jeśli chodzi o inne ceny sprzed 3 lat. Wtedy jedliśmy takie kołduny litewskie, one kosztowały 35 zł, dziś kosztują 49. Wtedy jedliśmy też gicz cielęcą, która wtedy kosztowała 91 zł, a dzisiaj 125 zł, także spora różnica. Zupa Nis to jest taki sztandarowy deser z tego miejsca, 39 zł 3 lata temu, dzisiaj 59 zł. Także takie różnice, minęły tylko 3 lata, a ceny poszły mocno w górę. Zapłaciliśmy w sumie nie jakoś super więcej w tym roku niż te 3 lata temu, bo wtedy to było nieco ponad 400 zł, dzisiaj 60 zł więcej, ale wtedy też chyba więcej zamówiliśmy, bo na pewno były dwa desery i nie wiem, czy nie było więcej przystawek niż dzisiaj. Także takie tutaj są ceny. W komentarzach możecie strzelać, ile schabowy u Fukiera będzie kosztować za 3 lata. Dzisiaj jest 86 zł. Ja coś czuję, że stówka niestety zostanie przebita. Zobaczymy za 3 lata, jak wasze przewidywania się sprawdzą. A my się tymczasem żegnamy. Dzięki wielkie za obejrzenie tego materiału do końca. Widzimy się już niedługo w kolejnych filmach. Do zobaczenia w lepszych czasach. Na razie. Cześć. Smacznego.